Szczęść Boże, witam Cię bardzo serdecznie w naszym kolejnym etapie drogi do Ur. O czym teraz myślisz? Takie pytanie pewnie stawiane Ci było niejednokrotnie. Myślisz może o tym, ile to zła się dzieje na świecie, ile dobra się dzieje na świecie. Dlaczego tyle zła się dzieje? Bo być może te myśli, które je powodują, które są fundamentem, są właśnie złe. Jak uporać się z myślami, które powodują zło? Jak kreować te myśli, które powodują dobro? O tym za chwilę, w paru minutach, opowie Ci Amelia. Dzień dobry, szczęść Boże. Uważaj na myśli. To od nich zależy Twój rozwój i postępowanie. Takie słowa skierował Pan Jezus do polskiej, dwudziestowiecznej mistyczki z wykształcenia nauczycielki, szczecinianki Alicji Lęczewskiej. Dobro i zło powstaje z myśli. Myśl jest twórcza. To od myśli się zaczyna. Po myśli jest czyn, jest zamiar. I teraz zastanówmy się przez chwilę, co w tych naszych głowach jest. Tam nie ma pustki. Jest albo dobra myśl, albo zła myśl. Albo myślimy w kierunku dobrym, albo złym. Komuś, czemuś te myśli oddajemy. Pan Jezus dalej do Alicji Lęczewskiej mówi, że jeżeli swoje myśli będziesz kierować ku złemu, to konsekwencją, naturalną konsekwencją będzie bunt. A początkiem tego buntu, czyli tym zalążkiem pierwszym, jest ocenianie. Ocenianie drugiego, ocenianie siebie, ocena. Czy faktycznie to powinienem robić? Czy powinnam to robić? W jaki sposób oceniam rzeczywistość, oceniam siebie, oceniam drugiego człowieka w mojej głowie? Co mną kieruje? Czy dobro, czy zło? O ile słowo złodziej we współczesnym języku funkcjonuje, wiemy doskonale, co znaczy, to słowo dobrodziej, mam wrażenie, że wyszło z powszechnego obiegu. Kim jest dobrodziej? Zobaczcie, gdybyśmy rozłożyli to słowo na czynniki pierwsze, to dobrodziej, czyli ktoś, dzięki komuś, komu dzieje się dobro. Czyli ktoś taki, kto być może jest wokół nas, kto jest blisko nas, i dzięki niemu my jesteśmy w stanie z siebie wygenerować dobro. Dobrodzieje i złodzieje są w naszych głowach. Jakże często ten złodziej mówi mi, zobacz, znowu ci nie wyszło. Zobacz, jakim jesteś cienkim rodzicem. Jak fatalnie sobie ze wszystkim radzisz. Co ty w ogóle robisz, cieniasie jeden? Czy często do głosu dopuszczam dobrodzieja? Dobrodzieja, który ma więcej pokory, który nie ocenia, ale kocha, akceptuje, który mówi, okej, dobra, tym razem ci nie wyszło. Zobacz, co można poprawić, co można zrobić lepiej. Jakże często ten wewnętrzny krytyk, a w zasadzie nawet nie krytyk, tylko taki krytykant, siedzi we mnie jako w dorosłym, we mnie jako rodzicu. Oceniam dziecko, i niejednokrotnie znowu używam skrótu myślowego. Tak, ty niezdaro, znowu rozlałeś, znowu ci nie wyszło. No, od czego innego można się po tobie spodziewać? Złodziej w mojej głowie. Złodziej. Czyli ten, przez którego dzieje się zło. Zło w mojej myśli. Które jest zalążkiem później czynu. Komu oddajesz swoje myśli? Dobrodziejowi czy złodziejowi? Kto ci towarzyszy w twoich decyzjach? Kto ci towarzyszy w tym, jak patrzysz na swojego męża, na swoją żonę, na swoje dzieci? Czy łapiesz za rękę dobrodzieja, czy łapiesz za rękę złodzieja? Komu oddajesz swoje myśli? Zastanów się. I co? I o czym teraz myślisz? Czy w twojej głowie więcej dajesz miejsca na zło dzianie się, czy na dobro dzianie się? Cieszę się, że spędziliśmy po raz kolejny kilka minut. Zapraszamy Cię na następne spotkanie, którego temat na razie niechże pozostanie niespodzianką, a póki co pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem.